Pan Jezus modli się dzisiaj uwielbiając, błogosławiąc Ojca za to, że zakrywa coś przed kimś, a odkrywa przed prostaczkami. To słowo prostaczek jest czymś, co wskazuje nam na osobę prostą, niewykształconą, ale w gruncie rzeczy to słowo, pojawiając się w Nowym Testamencie, najczęściej określa wiek, czyli kogoś, kto jest młodociany, albo jest niemowlakiem, albo dzieckiem, które nie ma jeszcze praw. Jest na przykład dziedzicem, tak święty Paweł tego słowa używa, jest dziedzicem, który, kiedy nadejdzie czas, będzie decydował o sobie, przejmie cały majątek ojca, ale na dzisiaj jest poddany, tak jak wcześniej mówiliśmy, pedagogowi, czyli prawu, jest poddany komuś, kto ma nad nim władzę. Nie absolutną, ale jednak ten chłopiec jeszcze o sobie nie decyduje, więc nie tyle chodzi tutaj o kogoś prostego, w sensie, jeśli ktoś jest po studiach, no to już niestety podpada pod kategorię osób mądrych i roztropnych i klapa, i już ojciec nie objawi tajemnicy. Raczej mowa jest tutaj o kondycji serca, jak to zwykle bywa, a nie o tym, co jest niezależne od nas. No bo często jest tak, że jesteśmy na studia wysyłani, chcemy czy nie chcemy, albo jakieś obowiązki pełnimy bez ostatecznie naszej zgody, w tym sensie, że ja bym wolał coś innego. No dobrze, ale przełożona decyduje tak, no dobra, no to ja się tego podejmę. No i trudno, żeby Pan Bóg mówił, ponieważ to robiłaś, to teraz nie objawię ci tajemnicy. No nie, ale co ja miałem zrobić, jak mi tak przełożona kazała? Więc raczej chodzi tutaj o coś, co możemy wybrać, o nasze decyzje, a nasze decyzje zawsze, czy zawsze jesteśmy wolni, jeśli chodzi o własne serce. Może nie jesteśmy wolni w sensie, gdzie będziemy pracować, co będziemy robić, czy będziemy tu, czy tam, ale jak zareaguje nasze serce, to jest zawsze w granicach naszej woli. I ci prostaczkowie to są dzieci, ale to słowo też jest często używane negatywnie. Tak jak Paweł mówi, nie bądźcie dziećmi w waszym rozumieniu, nie bądźcie naiwni, nie bądźcie kapryśni, tak jak dzieci. Więc nie zawsze to musi być słowo takie pozytywnie rozumiane, ale tutaj sądzę, że możemy je przyjąć jako dzieci, które jeszcze nie wiedzą i oczekują wiedzy od kogoś bliskiego. A ponieważ cały ten fragment jest osadzony w kontekście ja, bo to mówi Jezus, czyli ja, Syn, i Ty, Ojcze, mój Ojciec, więc w relacji rodzic-dziecko, ojciec-dziecko, ojciec-syn, ojciec-córka. Więc w tym znaczeniu ja jako dziecko czekam od Ciebie, Ojcze, objawienia. W sensie, żebyś Ty mi wytłumaczył, żebyś Ty mi powiedział, co i jak to rozumieć. Żeby przyszło od Ciebie słowo, tak jak mówiliśmy dzisiaj rano, patrzeć uchem, czyli czekać na słowo Ojca, żeby On nauczył mnie, jak myśleć, jak widzieć, jak rozumieć. I tak możemy na to spojrzeć w kontekście pierwszego czytania, bo jesteśmy wraz z Mojżeszem na pustyni w okolicy góry Choreb i okazuje się, że Pan Bóg objawia siebie Mojżeszowi. Widzimy to wyraźnie poza tym krzewem ognistym, widzimy to w fakcie, że Pan Bóg mówi w pewnym momencie: stop, dalej nie idź, bo to jest miejsce święte. I zdejmij sandały jako gest takiego uniżenia, poddania się, czci. Tyle, że Mojżesz sam tego by nie odkrył. To musi mu zostać dane. Tak jak później, jeszcze nie dzisiaj, to usłyszymy jutro, Pan Bóg objawia swoje imię. To są rzeczy, których sami byśmy nie odkryli. No bo one są poza naszą zdolnością, więc Pan Bóg nam je odkrywa, ale przyjmie te prawdy, które daje Pan Bóg, serce dziecka, czyli kogoś, kto wie, że nie wie. Ja rozumiem, że nie rozumiem. Widzę, Panie, że ja nie widzę. I to jest postawa troszkę kogoś bezradnego, ale kogoś spokojnego. Czyli kogoś, kto wie, że Ojciec wie. I wiem też, że mi powie, kiedy będzie trzeba. Że On chce ze mną rozmawiać, chce mnie uczyć, no bo jestem Jego dzieckiem. Kto mnie nauczy, kto mnie wychowa, jeśli nie mój tata? Mój Ojciec, który jest w niebie. To jest ta postawa prostaczków i widzimy, że takim prostaczkiem jest Mojżesz. On daje się prowadzić, daje się uczyć. Ale zanim
zobaczymy, jak wyglądało to spotkanie z Panem na Świętej Górze, to zobaczmy ważną rzecz. Jesteśmy dzisiaj poza Egiptem, czyli gdzieś tam, nawet nie w kraju Madianitów, do którego uciekł Mojżesz, tylko gdzieś tam w głąb pustyni, jak czytamy, Mojżesz zawędrował aż w okolice góry Horeb. W każdym razie Mojżesz jest w miejscu na tyle bezpiecznym, według jego myślenia, że nie sięga tutaj władza Faraona, który go ściga, który chce go zabić. Oczywiście minęło już wiele lat, bo kiedy, jak wiemy to z komentarza z Nowego Testamentu, kiedy Mojżesz idzie odwiedzić swoich braci w Egipcie, ma 40 lat, wtedy, kiedy zabija Egipcjanina. Potem, kiedy Pan Bóg wysyła go do Faraona i kiedy Mojżesz idzie do Faraona, ma lat 80. To nie jest taki wiek, że już się chce hasać, tylko raczej potrzeba tu rzeczywiście mieć siłę z zewnątrz, żeby takie akcje podjąć. Więc kiedy wyruszają z Egiptu do Ziemi Obiecanej, Mojżesz ma 80 lat i kiedy umiera, czyli kiedy dochodzi do granic Ziemi Obiecanej, po, co jest dla nas zupełnie oczywiste, 40 latach, więc ma lat 120. Tyle ma lat Mojżesz, kiedy umiera. Zatem dziś jesteśmy z dala od Egiptu, w miejscu bezpiecznym, gdzie władza Faraona nie sięga. I jest to ważne dla nas niesamowicie, dlatego że w czasie, kiedy Mojżesz jest pasterzem, kiedy wypasał owce swego teścia Jetry, Izraelici wciąż w Egipcie cierpieli. Wciąż wołali do Pana i sytuacja się nie zmieniła. Faraon wciąż ich gnębił, wciąż było im trudno. Później to jest określone, że Egipt był jak piec spalający dla Izraelitów. Cierpieli, jakby ktoś ich wrzucił do pieca. To później widzimy ten obraz wyraźnie w księdze Daniela, tych trzech młodzieńców wrzuconych do pieca ognistego. I ważne jest to, że mimo, że Izraelici cierpią, Mojżesz uciekł, więc właściwie ma sprawę z głowy, to Pan Bóg, będąc z dala, poza Egiptem, łapie Mojżesza gdzieś na końcu świata, na jakiejś pustyni i zaradza sytuacji swojego ludu. Może się wydawać, że Pan Bóg jest tu nieobecny, że nie zajmuje się, ale On się zajmuje. To, że nie widzisz Pana Boga działającego, to nie znaczy, że On zapomniał o tobie. Bo w tym czasie On przygotowuje Mojżesza, którego za chwilę pośle i Mojżesz, Pan Bóg przez Mojżesza rozwiąże problem niewoli egipskiej. Więc kiedy ty dzisiaj siedzisz w niewoli i mówisz, Bóg o mnie zapomniał, nie kocha, powolutku, może właśnie dokładnie w tym momencie Pan Bóg przygotowuje jakiegoś Mojżesza, który przyjdzie ci za chwilę z pomocą. Nigdy nie mamy podstaw, żeby narzekać, że Pan Bóg przestał nas kochać. A jeśli wydaje nam się, że mamy podstawy, to one nie są prawdziwe. Pan Bóg zawsze działa dla nas, na naszą korzyść, ale rzadko w taki sposób, że to widzimy. Dlatego wymaga to wiary, a nie widzenia. Przyjęcia słowa, a nie odkrycia czegoś własnymi siłami. Dlatego wysławiam Cię, Ojcze, że objawiasz to tym, którzy chcą czekać i słuchać, a nie mądrym, którzy myślą, że widzą, którzy sądzą, że wszystko już rozumieją. I kiedy faktycznie Pan Bóg niejako łapie Mojżesza, to pokazuje mu ten płonący krzew. To dla nas jest oczywiste, że żeby Mojżesz się zaciekawił krzewem, to musiał się chwilę zatrzymać, bo sam płomień gdzieś tam na stepie nie jest jeszcze sensacją. To nie jest nic nadzwyczajnego. Nadzwyczajne jest to, że ten krzew płonął, płonął, płonął i się nie spalał. Ale żeby widzieć to, trzeba było poczekać. Gdyby Mojżesz przebiegł tam, zarejestrowałby, o, ogień, dobra, idziemy dalej, gdzie są owce, 4, 8, 25, setna jest, dobra, idziemy dalej. Zarejestrowałby fakt, ale to by go nie zaciekawiło. Ale on patrzy, stoi, czeka, jest cierpliwy i mówi, oj, już dawno krzew powinien się spalić. Ja przecież stoi tu już 3 minuty, 5 minut. Więc widać, że Mojżesz ma tę zdolność kontemplacji, takiego zatrzymania się i marnowania czasu, żeby odkrywać rzeczy ważne. Nie działa w pośpiechu, nie jest nastawiony na produkcję różnych rzeczy w swoim życiu, na wyprodukowanie czegoś, co niezbędne jest teraz tu natychmiast konieczne. Tylko potrafi się zatrzymać i dzięki temu odkrywa to, że krzew się nie spala. Jasne, Pan Bóg
być może używa tego obrazu dlatego, że z jednej strony jest to obraz bardzo duchowy, bo jeśli nie ma już paliwa, jeśli spłonął już krzew, te wszystkie gałązki, drewienko, no to ogień się nie może palić bez czegoś, co go podsyca, no ale się pali. To jest obraz naszego Pana, naszego Boga, którego nie rozumiemy, który jest poza naszymi pojęciami. Ale jak możliwe, że Bóg może zrobić to, skoro to jest niemożliwe? No, ale niemożliwe dla kogo? Dla ciebie? W porządku, ale ostatnim razem, kiedy sprawdzałem, to nie byłaś Bogiem. Chyba, nie wiem, to się zmieniło, to ja nie wiem, ale jeśli się nie zmieniło, no to Bogiem jest On i dla Niego jest to możliwe. Ta sytuacja, która wykracza poza Twoją zdolność rozumienia, dla Niego, jeśli jest tym, kim mówi, że jest, jeśli nas nie oszukuje, jeśli jest Bogiem, znaczy się, jest to możliwe i Pan może tego dokonać. Więc ten obraz krzewu płonącego to jest coś, co nie mieści nam się w głowie. Coś, co, ojejku, nie rozumiem. No to bardzo dobrze, bo Twoim zadaniem jest nie rozumieć i ufać i przyjąć, że Pan objawi Ci to. Przyjdzie to w objawieniu, a nie w rozumieniu. Oczywiście, co nie znaczy, że nie mamy używać rozumu, bo po to nam został dany, ale w sytuacji, kiedy coś jest poza tym, co ja rozumiem, to w porządku, może zareaguję nerwowo, może się przestraszę. Okej, mam do tego prawo, bo jestem człowiekiem, ale ponieważ jestem człowiekiem wierzącym, to moim obowiązkiem jest, poza strachem, nerwami, może ucieczką czy gniewem, jest zareagować wiarą, czyli zapytać: Panie, co to jest? Wytłumacz mi, jak mam to rozumieć? Czy to jest Twoje działanie? Objaw mi to, proszę, bo jestem prostaczkiem, jestem dzieckiem, które potrzebuje nauki, które potrzebuje lekcji, które samo z siebie nic nie zrozumie. Pogubię się i jeszcze pewnie coś tam popsuję po drodze. Ale być może to jest też pewna zapowiedź, bo ten ogień moglibyśmy też rozumieć jako ogień Egiptu, tego pieca, który spala Izraelitów, spala, spala, spala i nie spala. A jak to możliwe? No tak to możliwe, bo Pan Bóg jest z nimi. Żaden ogień nie spali nas, jeśli jesteśmy z Panem. Owszem, ten ogień może nas dotknąć, może nas sparzyć, może być bardzo nieprzyjemny, ale nie zrobi nam nic, co nie mieściłoby się w planie Pana Boga. Te rozmaite nasze oparzenia we wspólnocie, w codziennym życiu, te zranienia nie są przyjemne i nie są pożądane przez nas i być może nie są dobre same w sobie, ale oglądane w kontekście działania Pana Boga, Jego obecności, Jego mocy, one mogą być przydatne. Albo inaczej, Pan Bóg ostatecznie może je wykorzystać dla naszego dobra. Więc ten krzew płonący może nam przypominać, że my jesteśmy niepalni, jeśli jesteśmy z Panem. Jeśli będziesz szedł przez ogień, on cię nie spali, mówi Pan przez Izajasza. Będziesz szedł przez wody głębokie, one cię nie zatopią. Ja jestem z tobą. Ja będę cię niósł. Ale jak się zaczniesz wyrywać, jeśli zaczniesz robić po swojemu, dam ci wolność. Ale wtedy ogień będzie cię zabijał. Będziesz jak szaszłyk kręcony, albo jak kiełbacha na grillu i to będzie jej koniec. Więc mimo, że te różne sytuacje wyglądają strasznie, to jednak jesteśmy bezpieczni, dopóki jesteśmy jakby w garści Pana Boga, jeśli pozwalamy Mu działać. I wreszcie dochodzimy do momentu, kiedy Pan Bóg posyła Mojżesza, kiedy mówi: Mojżeszu, pójdź do Egiptu, bo ja usłyszałem wołanie synów Izraela. Idź zatem do Faraona i powiedz mu, aby wypuścił mój lud Izraela z Egiptu, a ty ten lud wyprowadzisz. I zanim zobaczymy, co na to odpowiada Mojżesz, to zobaczcie kolejną ciekawą rzecz, że przez 40 lat Pan Bóg przygotowywał Mojżesza w Egipcie, kiedy był uważany za syna córki Faraona, ale fizycznie był na dworze Faraona. I znowu, jak Nowy Testament nam przypomina, zdobył całą wiedzę Egiptu. Nauczył się wszystkiego, co było dostępne tylko dla ludzi wielkich w Egipcie. I on to wszystko dostał. Potem 40 lat jest na pustyni, jest pasterzem owiec.
Pan Bóg przygotowuje go, żeby był pasterzem ludu Izraela, żeby tak jak prowadzi dzisiaj w głąb pustyni owce, ku górze Choreb, tak żeby prowadził potem przez 40 lat Izraelitów. A nie jest bez sensu, bo można by pomyśleć, no ale halo, profesor po prostu Mojżesz, który naprawdę jest człowiekiem niemal genialnym, ma taką wiedzę, że wszystkie encyklopedie się chowają, no ten facet trafia gdzieś na koniec świata do jakiegoś pcimia po prostu i jest pasterzem owiec, którym może być każdy zwykły loluś, taki niewykształcony, każdy gamoń może być pasterzem? To nie szkoda go trochę, panie? Czy nie można go było posłać gdzieś w jakieś lepsze trochę miejsce, tylko gdzieś w ogóle donikąd? I tak może się wydawać, że my jesteśmy posyłani czasem donikąd. Jak mi szkoda, że te moje zdolności niesamowite, które mam, takie ohoho, no że się marnują, prawda? To ja powinienem być kimś ważniejszym, kimś bardziej rozpoznanym, kimś większym, docenionym. Panie, dla Ciebie oczywiście, no to wiadomo, nie? Pan Jezus tego pierwsze miejsce, ale ja tam gdzieś na tym drugim miejscu bym się też załapał. No, nic złego, prawda? Więc możemy czasem być rozgoryczeni tym, co się z nami dzieje dzisiaj. A może Pan Bóg przygotowuje Ciebie w tej sytuacji do czegoś naprawdę wielkiego, czegoś, co naprawdę nasyci Twoje serce. I powiesz, Panie, dzięki Ci, że nie pozwoliłeś mi uciec wtedy, kiedy te 40 lat musiałam wypasać owce w jakimś byle gdzie, w jakimś miejscu na końcu świata. O, jak super, że mnie wtedy przytrzymałeś za kark, nie pozwoliłeś mi się wyrwać, bo dzięki temu dzisiaj mogę pełnić Twoją wolę. I tak Pan Bóg przez 40 lat przygotowuje Mojżesza gdzieś tam na stepach, których nie ma nawet na mapie. Ale to pozwoliło potem Mojżeszowi przeprowadzić Izraelitów do ziemi obiecanej. Nie wiem, być może on już znał te drogi wcześniej. On z nimi łaził z owcami przez te drogi 40 lat, więc wiedział co i jak, wiedział jak uniknąć pewnych przejść, miejsc, jakieś przełęcze, tutaj góra, tu mieszkają jakieś dzikie ludy, tędy nie idziemy. Oczywiście Pan prowadził Izraela, ale wykorzystywał prawdopodobnie to, czego wcześniej Mojżesza nauczył. I gdyby Mojżesz się wyrwał i powiedział, nie, ja jestem profesorem, ja mam za dużą wiedzę, żeby tutaj z tymi prostakami siedzieć, to być może potem Pan powiedział Mojżeszu, sorry, ale się nie nadajesz, jesteś za mądry. Znaczy w tym sensie, że wydaje ci się, że wszystkie rozumy zażarłeś i przestaniesz mnie słuchać w pewnym momencie. Pomyślisz sobie, nie, nie, jestem taki mądry, to wiem lepiej. To, co słyszę, na pewno nie jest od Pana, bo to jest zbyt proste, to jest zbyt głupie, ja wiem lepiej. Więc Mojżesz jest tym prostaczkiem, czyli kimś, kto wciąż słucha, mimo wielkiej wiedzy, którą dostał. No i wreszcie dochodzimy do momentu, kiedy Pan mówi mu, idź teraz do Faraona i wyprowadź mój lud Izraela z Egiptu. Żeby zrozumieć wagę i dramaturgię tego wezwania, to jest tak, jakby dzisiaj objawił ci się Pan Bóg i powiedział, moja droga córko, no masz bilecik do Moskwy i jedź do Putina i powiedz mu, żeby przerwał wojnę. Że nie wolno walczyć, że to jest złe. To byśmy się popukali w głowę i powiedzieli, no już lecę. Po pierwsze w ogóle, co to w ogóle jakieś za wezwanie kosmiczne? Po drugie, już akurat Putin mnie, już w ogóle mnie przyjmie, tak, aha, na pewno. I na pewno mnie wysłucha, ja, jasne. A po trzecie, przepraszam, ale to kim ja jestem, żebym tam jechał, prawda? To są jacyś prezydenci, nie wiem, Stanów Zjednoczonych, prezydent nasz, prezydent ten, siam. No nie wiem, to gdzie ja będę tam się walczył o sprawy nie swoje? No kim ja jestem? I dokładnie tak samo odpowiada Panu Bogu Mojżesz. Mówiąc, ale sorry, no Panie Boże, ty jesteś cudowny, wspaniały, ale kim jestem ja, żebym miał iść do Faraona i jeszcze w ogóle wyprowadzić Izraelitów z Egiptu? Czy nie pamiętasz, Panie Boże, jak pomagałem tam 30 lat temu, 40 lat temu swojemu bratu, w sensie jednemu z synów Izraela, kiedy bił go Egipcjanin i potem na drugi dzień poszedłem i bili się Izraelici i powiedziałem, dlaczego bijesz swojego brata? On powiedział, a kto cię ustanowił panem nad nami? I co, pójdę teraz do nich? I co, oni powiedzą, o, na pewno pan cię ustanowił nad nami. Mhm, akurat. Już mnie raz mój lud odrzucił. To nie będę szedł drugi raz do nich. A nie da rady. Kimże ja jestem? To jest dobre pytanie. Kim ty jesteś, Mojżeszu? Czy ty jesteś synem córki Faraona? No, 40 lat był wychowywany na dworze Faraona. W najlepszych latach swojej młodości, kiedy człowiek najbardziej nasiąka, kiedy kształtuje się myślenie. No to jest, tak, to jest syn córki Faraona.
Potem, kiedy ucieka do krainy Madianitów, tam idzie do studni, no to jest naturalne, żeby się napić, bo umarłby z pragnienia. Tam są córki kapłana Madianitów, tego, o którym dzisiaj słyszymy, Jetry. I one mówią, o, Egipcjanin, no bo wyglądał jak Egipcjanin. Po 40 latach tam, no jak ma wyglądać, jak Chińczyk? Jasne, że wygląda jak Egipcjanin, więc oni myślą, że to jest Egipcjanin. Czy to jest Egipcjanin? Ale może to jest Izraelita. No dobrze, ale Izraelici go nie przyjęli. A kim ty jesteś? Kim ty siebie czynisz, że chcesz rozdzielać nas, że chcesz nas pouczać? Żaden z ciebie Izraelita. Wracaj sobie do tych swoich faraonków tam. Potem, kiedy Mojżesz mieszka, bierze sobie za żonę jedną z córek Jeftego, rodzą mu się synowie, mówi, jestem kimś obcym w obcym kraju. Nie jestem u siebie, a chyba nie jestem z sobą. Kim ja jestem? Gdzie są moje korzenie? Więc on to pytanie zadaje bardzo szczerze, ale kimże, Panie, ja jestem? Oczywiście w sensie jestem za mały, żeby iść wobec i mówić wobec Faraona, ale też jakby pytał właściwie, kim ja jestem w gruncie rzeczy? Co jest podstawą mojego życia? Jak ja reaguję w zagrożeniu? To pewnie tym jestem. Jeśli reaguję wiarą, jestem wierzący. Jeśli reaguję strachem, jestem strachający. Jeśli reaguję gniewem, jestem gniewający. Kim ja jestem, Panie? I genialna jest odpowiedź Pana Boga, która pomaga nam odkrywać naszą tożsamość. Kim jesteśmy my? Bo kimże ja jestem, bym miał iść do Egiptu, do Faraona i wyprowadzić synów Izraela? I Pan odpowiada, ja będę z Tobą. Tak jakby mówił, tak jak byłem od Twojego poczęcia. Nie wydaje Ci się, Mojżeszu, że za dużo było przypadków takich cudownych od początku Twojego życia? Że przypadkiem, prawda, tutaj znalazła Cię córka Faraona na brzegu, że przypadkiem nie kazała Cię zabić, że przypadkiem oddała Cię Twojej mamie na kilka lat na wychowanie, która przekazała Ci wiarę, że przypadkiem potem zostałeś wychowywany i nauczony wszystkiego na dworze Faraona. Nie za dużo tych przypadków, a może to byłem ja, co? I wpadłeś na to, że prowadzę Cię od urodzenia? Dlaczego miałbym Cię teraz zostawić? I kiedy ostatecznie Mojżesz pyta, kim ja jestem, żebym miał iść do Faraona, Pan Bóg mówi, poczekaj, zły kierunek. Ja nie wybieram Cię ze względu na to, kim jesteś. Ja wybieram Ciebie ze względu na to, kim jestem ja. I to jest podstawa też naszego życia. Pan Bóg nie wybrał Ciebie dlatego, że masz jakieś zdolności, że w przyszłości jakieś piękne dzieła będziesz prowadzić. Może już je prowadzisz, albo już je prowadziłaś. Pan Bóg wybrał Cię ze względu na to, kim jest On. Naszą tożsamością jest to, kim jest nasz Bóg, a nie to, kim jesteśmy my, czy co mówią o nas ludzie, czy nawet co myślimy o sobie, bo to się zmienia. To nie jest takie stałe. Więc dzisiejsze słowo przypomina nam, że to Pan nas prowadzi. Jeśli posyła nas do trudnych zadań, mamy prawo się bać, pytać, kim ja jestem, Panie, ale idziemy dlatego, że On jest, a nie dlatego, że jesteśmy kimś takim czy innym. Ja Ciebie posłałem, ja będę z Tobą i Mojżeszu, jeśli będziesz wierny, to zobaczysz cuda. Zobaczysz znaki, które będą Ci wciąż potwierdzać, że to nie jest jakaś bajka, że to nie jest Twój wymysł, że cały czas jestem przy Tobie i Cię prowadzę. Niech Pan obdarzy Was pokojem.